Już. Panie Krzysztofie, mam do pana takie pytanie. Tak. Wszystko drożeje. No wiem. Jakby pan był... Na nic nie leci, bo wybraliście dobrego sobie prezydenta. Właśnie. Chciałem do tego nawiązać. Jakby pan został prezydentem, czy by pan też takie... U mnie ceny były takie. Starczyło? To wszędzie drożeje. Oczywiście. A wiesz, co to takie? No niskie. Niskie tak. Ceny. Przynajmniej na żywność. Na wszystko. No to jedyna rzecz, którą trzeba, to trzeba głosować na pana. Ja mówiłem w swoim exposé wyborczym, że głosujcie na mnie. Jak ja wygram, to jak dla ludzi, dla dzieci, waszych potomków, wiecie, co to potomek? No tak. Jak nie starczy na to słoninkę, czy na cebulkę tą, czy na chlebek Boży, to jak ja bym otrzymał jakieś honorarium, to ja bym do kieszeni nie brał. Tylko przeznaczyłbym dla dzieci. Dla dzieci na żywność. Oczywiście. Że ty jako ojciec, tam syna, córki, nie? Na alkohol to nie, od razu mówię. Ale na chlebek, na cebulkę, na żywność Boże. Na mleczko. Co? Mleko, myślanka. Na wszystko. Rzecz. Brakuje? Pan by powiedział tak, panie prezydencie. Ile? Tylko zadał pytanie. Przypuśćmy 20 zł. Przykład taki. Ja bym powiedział tak. Czujcie? Proszę? To nie przykład dajmy cię. No tak. Rozumiesz, pan? Ja bym powiedział tak, do swojej... Przepraszam bardzo, ale ja nam piszę słoninkę, to tłuszcz. Powiedziałbym do swojej sekretarki. Masz tu 400 zł. Masz kluczyki od samochodu, do sklepu zanieść. Kup dla tego pana, Andrzeja, co on będzie chciał. Oprócz wódki, pamiętaj. I papierosów. Ale co chce? On będzie mówić, a ty z koszem aż się idzie. Tutaj. I zawieź do domu, dla jego żony, jak oczywiście jest, dzieci, przypuśćmy dwoje, troje, pięcioro, no nie wiem ile tam. Co. No i tak i prezydent jest tam potrzebny. I my, a nie, jeszcze co? Przypuśćmy, pracodawca nie ma za co dla ciebie zapłacić pensji. Przypuśćmy pensję, tak weźmiemy. Tak przykład daję znowu. 200 zł. To wszystko przykłady daję, nie? No tak. Na rękę masz 200 zł. Prezydent mówi, panie Andrzej, ale nie mówię. Musisz pan wyczekać. I takiego... Ale daj mi kończyć, panie Andrzej. No tak, tak. A później oddam głos dla pana. Ja bym pracodawcę wezwał, czy to prawda? On by potwierdził. Ja powiedziałbym tak. Ten zakład ma stać na nogach. Jego. Proszę postawić jemu zakład. Ekstra. I żeby nie jednego pracownika zatrudnił, ale 10. Jeżeli on nie zatrudni 10 pracowników, nie będzie miał zakładu. No i to i to. I umowa nie tymczasowa. I nie umowa tymczasowa, tylko stała. Na stałe. Krzysiu, a co u ciebie wyszło z pracą tą? Na razie nie będę mówić i tak dalej. I ludzie byby i żyliby jak, powiem... Jak króla. Jak króla. Bo pracodawca musi...